Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Nie ukrywam, że kiedy w poniedziałek odpaliłam laptopa i zobaczyłam informacje, które oczywiście podpowiadają mi się z racji z tego, czym się zajmuję, to pomyślałam sobie, 2020 skończ się. Niestety jest to rok, który odbiera nam po raz kolejny naprawdę bardzo utalentowanego człowieka, człowieka, za którym wiele osób będzie tęsknić, za jego występami, szczególnie teatralnymi, ale również tymi filmowymi oraz serialowymi. Piotr Machalica to aktor, który na pewno zapisał się nam w pamięci. Dzięki swojej pracy pochodził z rodziny aktorskiej, jego ojciec również był aktorem, ale paradoksalnie jego droga do tego zawodu nie była łatwa. Oprócz tego też media brukowe bardzo dużo pisały na temat jego życia prywatnego, rozwodu, a później ponownego szukania miłości. Do Piotra Machalicy przez moment przylgnęła łatka mężczyzny niestałego w uczuciach i takiego, który nie może się zdecydować, jaką drogą w tych uczuciach przemierzać, ale nie była to prawda. Zaledwie kilka miesięcy temu bawił się z zaproszonymi gośćmi na swoim własnym ślubie. Odpowiadając więc na Wasze liczne prośby, zapraszam Was na odcinek o Piotrze Machalicy. Piotr Machalica urodził się 13 lutego 1955 roku w Pszczynie. Jednak to Zielona Góra była miastem, z którym kojarzył swoje dzieciństwo. Tu chodziłem do szkoły, miałem kumpli, to miasto mojego dzieciństwa, mówił Piotr Machalica o Zielonej Górze. Do tego miasta przyjechał wraz z rodzicami i braćmi, bliźniakami, Aleksandrem i Krzysztofem w 1962 roku. Ojciec chłopców, Henryk Machalica, rozpoczął wtedy pracę w lubuskim teatrze. Tak jak Wam wspomniałam we wstępie, pochodził on z aktorskiej rodziny. Zarówno brat Aleksander został aktorem, jak i ojciec Henryk nim był. Aleksander pracował w poznańskim Teatrze Nowym. Natomiast brat Krzysztof został instruktorem sportowym i zajął się także polityką. Aktor miał też dwie przyrodnie siostry. I mimo, że ojciec miał na życie rodziny bardzo duży wpływ i później zresztą na życie Piotra również, to jednak dzieciństwo aktor bardziej utożsamiał z mamą. Moje dzieciństwo to była głównie mama, ponieważ kiedy ja się urodziłem, ojciec jeździł po Polsce za pracą. Nawet nie za pieniędzmi, tylko za reżyserami, dyrektorami teatrów. Tak wtedy wyglądał ten zawód. Ojciec zmieniał miasta i teatry, a myśmy za nim podążali. Jednak para zgodnie stwierdziła, że w pewnym momencie dzieciom jednak potrzebna jest stabilizacja. Dlatego kiedy starsi bracia pana Piotra poszli do szkoły, rodzina na stałe zamieszkała w Zielonej Górze. Chodziłem do szkoły, do dwójki, przy ulicy Długiej, a moi bracia do jedynki. Obu szkół już nie ma. Zielona Góra nie jest dużym miastem. Był czas, że obskakiwałem je całe. I często, jeżeli chodzi o dzieciaki, to jest tak, że jest to albo dusza towarzystwa i od razu widać, że urodzony aktor, albo wręcz przeciwnie, aktorstwo jest później lekiem na dziecięcą nieśmiałość. W przypadku pana Piotra właśnie ta druga droga była właściwa. Byłem wrażliwym i zakompleksionym chłopakiem, nienawidziłem chodzić do szkoły i nie lubiłem się uczyć, lubiłem marzyć, zwierzał się w na żywo. Oczywiście towarzyszył ojcu wtedy, kiedy mógł w wykonywaniu jego pracy, ale najczęściej po prostu bardzo za nim tęsknił. Pamiętam, zawsze mi go brakowało. Tęskniliśmy, ale czuliśmy, że jest gdzieś blisko. Mama w sytuacji braku ojca podświadomie dawała nam dwa razy więcej miłości. Nigdy nie powiedziała na ojca złego słowa. Zawsze przedstawiała go jako super faceta, bo bardzo go kochała. Ale to wspaniałe, będąc dzieckiem, móc czasem odwiedzić teatr i to nie ze strony widowni. Teatr? Pamiętam, że biegaliśmy z braćmi za kulisami. Dokazywaliśmy, mówił z uśmiechem. Natomiast w jego życiu, myślę, że jak w życiu każdego dziecka, bardzo duże zmiany wprowadził rozwód rodziców. I tutaj zbiegło się to też z momentem dojrzewania u pana Piotra, takiego młodzieńczego buntu nastolatka. Dlatego od tego momentu nie zaczął się dla niego łatwy okres. Ja wyjechałem w sierpniu 1969 roku. Rodzice się rozwiedli. Mną miał opiekować się ojciec i Henryk postanowił dotrzymać umowy. Zabrał mnie do siebie, do Warszawy. Chwała Bogu, że tak się stało. Chodziłem do szkoły, rok zawaliłem. Później imałem się różnych zajęć. Byłem pomocnikiem bibliotekarza, fotografa. I między innymi też pracował w Izbie Wytrzeźwień. Jak sam później wspominał, ten okres nie był dla niego zbyt dobry. Ale nie przez to, że była to wymagająca i trudna praca, bo na pewno tak było. Ale również przez towarzystwo, jakie tam spotykał. I nie zawsze chodziło o klientów. To był koszmar i wcale nie chodziło o klientów, tylko o personel. Wylądowali tam jacyś wykolejańcy.
Byłem parę razy świadkiem, kiedy sanitariusz bez powodu uderzył narąbanego kolegę. Po prostu lunął mu w twarz. Masakra, czytamy w magazynie Dobry Czas. Później jednak wykonywał różne prace rzemieślnicze w Teatrze Narodowym i to skłoniło go do tego, aby później zdawać do szkoły teatralnej. W 1981 roku ukończył PWST. Przez ponad 20 lat był związany z Teatrem Powszechnym w Warszawie, gdzie występował m.in. Weselu, Trzech Siostrach, Królu Lirze. Ale pan Piotr również świetnie śpiewał i zresztą za swoje wykonanie został doceniony na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1986 roku. Potem jeszcze wielokrotnie mogliśmy słuchać jego wykonań piosenki aktorskiej. Na ekranie zadebiutował w 1979 roku, ale ogólnie wystąpił w kilkudziesięciu filmach i produkcjach telewizyjnych. Między innymi Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, Dniu Świra, Saunie, Bohaterze Roku, Sztuce Kochania, Zabij mnie gliną, krótkim filmie o miłości. Wspominał również, że ze swoim ojcem miał szansę spotkać się na scenie. I myślę, że jest to dla wielu osób naprawdę bardzo ważne przeżycie, jeżeli po pierwsze mogą wykonywać ten zawód, który wykonuje ich ojciec i właśnie razem się z tego cieszyć. Myślę, że to może być naprawdę niezłe przeżycie, pod warunkiem, że nie ma tam żadnej rywalizacji na przykład, a tutaj takowej nie było. Kiedy wystartowałem w zawodzie, los sprawił, że parę razy spotkaliśmy się z Henrykiem w pracy, na scenie. Tych sytuacji nie zapomnę do końca życia. Nawet nie będę próbował tłumaczyć, bo nikt nie zrozumie, na czym to polegało. I oczywiście pan Henryk również miał na koncie naprawdę świetne role. Myślę, że najmłodsze pokolenie może go pamiętać jako Dionizego ze Złotopolskich, ale przez lata aktor również występował w wielu teatrach. W Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, Teatrze Ziemi Lubuskiej, Dramatycznym, Polskim, Narodowym, Ateneum i Teatrze Powszechnym. Wielką pasją pana Henryka były konie i w ostatnich latach życia mieszkał na wsi i chciał spełnić swoje wielkie marzenie, jakim było prowadzenie hotelu dla koni. Niestety tego marzenia nie udało mu się zrealizować, ponieważ zmarł w wyniku ran odniesionych po upadku z konia. Było to w 2003 roku, dlatego też jego śmierć była zaskoczeniem. Ale wracając do pana Piotra, w pamięci widzów na pewno zostały jego duety z Krystyną Jandą w spektaklach Dwoje na huśtawce, a także Kotka na rozpalonym blaszanym dachu. W 2006 roku pan Piotr został również dyrektorem teatru w Częstochowie. Występował tam także na scenie, choćby w Hamlecie. I funkcję tę sprawował do 2018 roku, ale później wam powiem, że ten pobyt w Częstochowie był dla niego ważny z powodu miłości. Ale zanim dojdę do tego momentu, no to muszę wam opowiedzieć o tym, jak to było od początku. Swoją pierwszą żonę poznał jeszcze w szkole teatralnej. Para szybko się w sobie zakochała, pobrała się, a także mieli dwójkę dzieci, Sonię i Franciszka. Przez dłuższy czas uchodzili za małżeństwo idealne. Niestety, coś zaczęło się psuć między nimi i na początku nowego wieku para postanowiła się rozstać. Oczywiście sporo o tym pisano w gazetach, para obwiniała się o to rozstanie. Pan Piotr powiedział, że jego żona kochała przede wszystkim pieniądze, ta nie pozostawała mu dłużna i odpowiadała, że Piotr zawsze musiał być w centrum zainteresowania, a gdy pojawiły się problemy, to szybko ją zostawił. Aktor jednak naprawdę bardzo boleśnie odczuł to rozstanie i nie ukrywał później, że ten czas to był jego najgorszy czas w życiu. Walczył z depresją, miał również myśli samobójcze. Również alkohol nie pomagał w tej sytuacji. Wylądował w szpitalu. Nie mogłem normalnie pracować, myśleć, funkcjonować, zwierzył się w jednym z wywiadów. Później wielką miłością aktora była Edyta Olszówka. Oczywiście na łamach gazet pojawiały się różnego rodzaju plotki, które oczerniały panią Edytę, mówiąc, że to ona była winna rozpadowi małżeństwa aktora, jednak ten wielokrotnie podkreślał, że nie jest to prawda. Faktycznie tych dwoje znało się jednak najpierw przez dłuższy czas łączyła ich przyjaźń. Zawsze wierzyłam, że któregoś dnia zjawi się książę na białym koniu, ale nigdy nie spodziewałam się, że będzie to ten człowiek. Związek zrodził się z przyjaźni. Na początku nie miało to nic wspólnego z miłością. Niestety ten związek nie przetrwał jednak próby czasu. A aktor w rozmowie z Faktem podsumował, że plotki i społeczne naciski zabiły tę miłość. Ich drogi rozeszły się w 2013 roku, jednak ponoć nadal się przyjaźnili. Kobiety to jedna wielka tajemnica, nie można się ich nauczyć. Poza tym ja już trochę w tym wieku mam za sobą rozważanie kwestii, czy rozumiem kobiety, albo czy one mnie rozumieją. Życie pokazało, że porozumienie z kobietą jest absolutnie niemożliwe, mówił Faktowi. Jeśli chodzi o jego pracę artystyczną, to w ostatnich latach był związany z teatrami Krystyny Jandy.
Pracował w Teatrze Polonia i Och Teatrze. Zagrał tam w takich przedstawieniach jak Weekend's Air, Books, Zmierzch Długiego Dnia, Lili czy Kredyt. Występował także w Teatrze Szóste Piętro Michała Żebrowskiego. Ponadto można było go oglądać w spektaklach teatru telewizji, m.in. Elżbieta Królowa Anglii i Sokół Maltański. I pan Piotr był jednym z tych aktorów, którzy mieli do swojej pracy duży szacunek. Nie unikał czasem komercyjnych przedsięwzięć, ale bardzo dobrze umiał oddzielić pracę od rozrywki i nawet czasem wychodziło to zabawnie. Pamiętam, był taki wybitny monodram, który Piotrek robił w Teatrze Powszechnym, mówił Materna. To były początki telefonii komórkowej. Kiedy jakiś widz zaczął rozmawiać przez telefon, Piotrek przerwał monodram i czekał spokojnie, a ten pan mówił: nie, jestem w teatrze, nie mogę głośno rozmawiać, muszę już kończyć, przedstawienie też już się chyba kończy. A Piotrek powiedział: to musi pan jeszcze chwilkę poczekać. I zaczekał, a Piotrek spokojnie skończył grać, wspominał Materna. Ale tak jak wam powiedziałam we wstępie, po rozstaniu z Edytą Olszówką, wokół pana Piotra rozpętała się taka lawina plotek na temat tego, że jest to mężczyzna właśnie niestały w uczuciach, że trudno sprostać jego oczekiwaniom. Jakoś tak to się wszystko układało i pan Piotr zdawał sobie z tego sprawę. Ja sama przyznam szczerze, że jak nie śledziłam tego, to miałam takie wrażenie, że faktycznie Piotr Machalica to jest taki facet, który przebiera w kobietach. I widzicie, czasem jak się ulega plotkom, to można odnieść takie mylne wrażenie. Zresztą pan Piotr zdawał sobie z tego sprawę. Przez długi czas uchodziłem po różnych życiowych wpadkach i upadkach za niegrzecznego chłopca, co mi chyba w tych kontaktach damsko-męskich nie pomagało, ale ja tak naprawdę jestem bardzo grzecznym i ułożonym facetem, mówił. I zresztą myślę, że te plotki na pewno go bolały, bo jak wspominają przyjaciele, był osobą bardzo, ale to bardzo uczuciową. Był byksą, ale taką cudowną. On płakał, jak widział nieszczęśliwego człowieka, zwierzę i nie wstydził się tego. Poza tym był cudownym facetem. Jak ktoś potrzebował współczucia, Piotr był pierwszy, opisywała swojego przyjaciela Janda. Z problemami zdrowotnymi zmagał się już wcześniej. W 2013 roku przyznał, że przeszedł operację serca, która uratowała mu życie. Natomiast szerszej publiczności dał się na pewno poznać również swoimi licznymi rolami w serialach. Mogliśmy go oglądać m.in. w Najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy, Złotopolskich, Pod powierzchnią, Domu niespokojnej starości, Prosto w serce i Męskie żeńskie. Od jakiegoś czasu pan Piotr i jego znajomi nie ukrywali, że jest bardzo szczęśliwy. W końcu znalazł swoje miejsce na ziemi, był spokojny, mógł skupiać się na pracy. A to wszystko za sprawą miłości i związku, który trwał już od kilku lat. Natomiast we wrześniu tego roku pan Piotr wraz z narzeczoną powiedzieli sobie tak. Na weselu bawiło się około 100 gości. Para poznała się 7 lat temu. I poznali się właśnie wtedy, kiedy pan Piotr pełnił funkcję dyrektora teatru w Częstochowie. Uroczystość odbyła się w Częstochowie, bo moja ukochana stamtąd pochodzi. Było bajkowo i jestem bardzo szczęśliwy. Takie przypieczętowanie miłości było dla nas naprawdę ważne. To nie jest mój pierwszy ślub, więc nic mnie nie zaskoczyło w samej ceremonii. W moim wieku nie ma mowy o ekscytacji i zaskoczeniu żółtodzioba. Oczywiście pilnowaliśmy wszystkich obostrzeń związanych z pandemią, więc myślę, że tym się tylko różnił ten ślub od zwykłych uroczystości. Aktor był bardzo szczęśliwy, czemu dał wyraz również w wielu wywiadach, których udzielił. Serdecznie dziękuję wszystkim za życzenia. Mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jestem w świetnym momencie życia, powiedział w rozmowie z Faktem. I właśnie życie prywatne zaczął teraz przedkładać nad życie zawodowe. Miał nawet wziąć udział w nowej produkcji TVN-u. Tajemnica zawodowa z Magdaleną Różdżką w roli głównej. Jednak ponoć w ostatnim momencie się rozmyślił, bo jak sam przyznał, chciałby więcej czasu poświęcić swojej żonie Aleksandrze. O złym stanie aktora zaczęło być głośno w niedzielę, kiedy informacje na temat jego pobytu w szpitalu wystosowała na swoim Facebooku Krystyna Janda. Już wtedy informowała, że pan Piotr znajduje się pod respiratorem, jednak później ten wpis usunęła. Niestety w nocy o 2:30 pan Piotr zmarł. Miał 65 lat. Po dzielnej walce Piotr Machalica zmarł dziś o 2:30 w szpitalu MSWiA w Warszawie. Tej treści informacja znalazła się na profilu w mediach społecznościowych. Piotrusiu, kochanie, to pożegnanie najczulsze z możliwych, bo podziękowanie za twój talent, przyjaźń, twoje ciepło, czar, lojalność, rzetelność i poczucie humoru, prawość, wielkie człowieczeństwo.
Żegnaj, piękny i czuły książę. Cieszymy się, że byłeś ostatnie lata bardzo szczęśliwy i dzieliłeś się z nami i z publicznością twoim szczęściem, dodała Krystyna Janda. Pan Piotr był odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Najważniejsze dla mnie to być porządnym człowiekiem. Warto być przyzwoitym, jak mówił profesor Bartoszewski, wspominał w 2019 roku w rozmowie z Onetem. O śmierci aktora poinformowały również władze. Między innymi Andrzej Duda opublikował post w swoich mediach społecznościowych. Będzie nam go brakowało. Dziś w nocy odszedł pan Piotr Machalica, wybitna postać polskiej sceny teatralnej, filmowej i piosenki aktorskiej. Swoimi rolami potrafił bawić, ale i skłaniać do refleksji. Będzie nam go brakowało. Smutny dzień. No cóż, przyznam wam szczerze, że nie lubię robić takich odcinków. Zawsze trudno mi do nich siadać, tak naprawdę siadać do pracy nad nimi, ale zawsze odpowiadam na wasze prośby, których jest bardzo dużo i dzisiaj również było ich naprawdę bardzo dużo. Dlatego wiem, że jest w nas wszystkich duży żal i oczywiście zapraszam was do tego, żebyście w komentarzach powiedzieli, z jakich wy ról najbardziej pamiętacie pana Piotra i za co najbardziej go ceniliście. Napiszcie też proszę, o kim chcielibyście kolejne odcinki. Tematy proponować zawsze możecie na grupie przyjaciół kanału Pauli Rodak i nie zapomnijcie też o śledzeniu moich podcastów w serwisie Spotify. Dziękuję wam za wszystko. Trzymajcie się. Cześć.